Myślisz, że to jest motoryzacyjna suma polskich błędów? No nie skończył źle, on skończył jak każdy normalny honker. Te honkery, które są zachowane, to są honkery szczęściarze. To jest honker normalny, po pracy. To jest efekt tego, jak został ten samochód zaprojektowany. I to tylko w ten sposób może się zakończyć. To jest pomnik najgorszego polskiego samochodu. Nie wiem, co innych przyciąga, ale mnie przyciągnęło to, że to jest polska terenówka. Pomysł na honkera wziął się w sumie z tego, że jestem w straży też ochotniczej i jest, że tak powiem, tam mamy takich dużo dziwnych różnych sprzętów i po prostu myślałem na początku o łazie, szukając samochodu takiego właśnie bardziej terenowego, ale jakoś tak trafiłem na grupę miłośników właśnie honkera i zacząłem szukać honkera i zakochałem się w nim i w końcu go kupiłem. No gdzieś pasja była zawsze, myślę, że mi się ten samochód po pierwsze zawsze podobał. Poza tym pamiętam mojego wujka, który pracował w tarpanie. Potem się pojawiły honkery, więc to taki samochód rzeczywiście stricte terenowy. Z biegiem lat był coraz lepszy i coraz bardziej mi się marzył. No i marzenia się spełniają albo trzeba im trochę dopomagać. No i udało mi się, mam dzisiaj taki egzemplarz z 2011 roku. Moja historia z honkerami zaczęła się już bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ w wojsku zacząłem jeździć takim autem. Tam dostałem nowego honkera, nowego, co miał przejechane 5000 km. Był to honker sanitarka. Honker dawał radę, no i tak zapragnąłem mieć honkera. I przez te już powiedzmy prawie 30 lat miałem już ponad 30 honkerów. To są takie rodzynki. To były honkery, to są honkery z 2011 roku. Tak mogłyby wyglądać honkery, które byłyby produkowane do dziś. Tutaj jest 150-konny silnik ADCR. Ten samochód jedzie 160 na godzinę. Oczywiście nie jest przystosowany do takich prędkości. Słychać jakieś tam wiatry, ale nie jest zawali drogą. Można sobie jechać 100 na godzinę. Pali 8 litrów na 100 km. Jest to naprawdę dopracowany samochód. Nie taki jak te z pierwszej fazy produkcyjnej, które miały silniki Poloneza czy później Iveco. Jeżeli chcecie honkera, to pamiętajcie o jednym. Honkera kocha się pomimo, a nie za coś. Tego honkera tak naprawdę kiedyś nagrywałem do programu Legendy PRL-u, do Turbo, był prototypem. A w związku z tym, że ja uwielbiam prototypy, bo one są zupełnie niedoskonałe. Znaczy one w ogóle nie mają nic wspólnego z doskonałością, ani z prawdziwą motoryzacją. To jest taka suma motoryzacyjnych eksperymentów, trochę suma motoryzacyjnych nadziei, która jest złożona, ma cztery koła i jeździ, ale to jest właściwie wszystko, czego można wymagać po prototypie. Tak naprawdę jest wersją rozwojową do produkcji kolejnego samochodu. Z drugiej strony prototyp jest czymś takim absolutnie magicznym, czyli czymś, w co się pokłada nadzieję, co jest w 100% robione ręcznie, co jest eksperymentalne. Dlatego uwielbiam prototypy. Większość prototypów tego typu samochodów, jeszcze kiedy powstawała, na przykład nie było formy do wtryskarki, żeby zrobić deski rozdzielcze, więc ta jest wystrugana z drewna i została w nim jako drewniana. Zmieniona została karoseria na nową, natomiast uparłem się, jak go produkowano w Lublinie, żeby ta deska oryginalna została zachowana, co wcale nie było takie łatwe. Ten samochód nie ma prawa odnieść w ogóle żadnego sukcesu. To jest cud, że to jeździ, bo to jest po prostu najgorszy polski samochód. Ale żeby zrozumieć, dlaczego to jest najgorszy polski samochód, trzeba się cofnąć do lat 70., do samego początku, do idei powstania tego samochodu. Samochód powstawał w sławetnej fabryce w Poznaniu, fabryka samochodów rolniczych. I jest to samochód typowo rolniczy, nazywany Taczanką z Poznania. Na początku lat 70. w FSR w Poznaniu zaczęto produkować tarpana 233 i konstrukcja okazała się zbyt słaba do jej pierwotnego przeznaczenia, czyli dla rolnictwa. Rozpoczęły się prace konstrukcyjne nad stworzeniem takiego samochodu z napędem na 4 koła. Powstała Nysa 25 i unifikacja tarpana, żuka i Nysy spowodowała, że też zaczęto myśleć o tarpanie, który będzie miał napęd na 4 koła. W 1988 roku wyjechał honker, wyjechał z fabryki samochodów rolniczych w Antoninku. Był bardzo podobny do tarpana 237,
ale to nie jest ten sam samochód, różnił się. Miał trochę tych samych detali, miał jakieś tam klamki od malucha, z których się wszyscy śmieją, ale jaki to był doskonały produkt, jak do dzisiaj w tych autach, które za nami stoją, są te klamki do Honkera i działają. Ostatni egzemplarz wyjechał też w 2018 roku, czyli był produkowany 30 lat. Legenda jest taka, że ekipa Gierka w latach 70. chciała się uniezależnić od Związku Radzieckiego, chcieli z Polski stworzyć drugą Jugosławię, dlatego wymyślono, że powstanie samochód terenowy, pojazd wielozadaniowy polski, który zastąpi UAZa, bo UAZ był niedostarczany przez braci ze wschodu w takiej ilości, jak my byśmy tego oczekiwali. Dlatego powstał pomysł właśnie takiego samochodu i wszystko od początku, jak to w PRL-u, szło źle. Raz, że ekipa Gierka, dwa, schyłek tego boomu gospodarczego lat 70., a potem stan wojenny, więc ten samochód od początku miał problemy w projektowaniu już w fazie deski kreślarskiej, a potem braku części i oprzyrządowania odpowiedniego, żeby ten samochód stworzyć. Podwozie Honkera to jest trama spawana z celowników. Takie sobie, mogłoby być sztywniejsze, mocniejsze, bo jak ten samochód pracuje na wykrzyżach, to rama pęka. Chyba że pęknie coś innego. Przedni most jest tylnym mostem od żuka, obróconym z dodanymi zwrotnicami. Są cztery resory. I tak to auto jest zawieszone. Dzięki temu, że ten samochód ma dosyć duży rozstaw osi, da się tym w miarę komfortowo podróżować, pomimo że jest na resorach. Ale absurdem jest to, że mamy samochód z napędem na 4 koła, który nie ma wspomagania kierownicy i nie ma też hamulcy tarczowych. Hamulce w tym samochodzie są bębnowe, prosto od żuka. Kiedyś w dobrych czasach powstawało ich od 400 do 600 rocznie. To tak naprawdę można by rzec, że jest ich tylko kilka tysięcy. Z czego większość skończyło już w hutach. Na czym polega problem? Na tym, że on pięknie po prostu wygląda w tym piasku. I chciałem go pokazać, bo ten kolor karoserii z tym piaskiem świetnie się komponuje. Jakbyśmy przyjechali, byłoby to po prostu absolutnie niezauważone. No jedzie jak jedzie, ale za to jest piękne, prawda? Prawda, w kamerze się super prezentuje. Ale nie w ogóle, za to go uwielbiam. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz tego Conquera, to po to go zamówiłem, po to go robiłem do muzeum, żeby stał, żeby był, wiesz, jakby częścią historii. Ja się strasznie cieszę, że to jest Iveco 2,5 turbo diesel i to po prostu jakoś w miarę sensownie jak na Honkera jedzie. Chociaż z Andorią ja mam niezłe doświadczenia. Mam w prototypie Lublina Andorię, która też jest prototypowa, bo ma chyba 200 numer seryjny, ale doświadczenie też jest takie, że jak odpalasz, to już lepiej nie gasić, jak on sobie tam klekocze. No ewidentnie brakuje mu tutaj mocy na tym piasku. Nie jest w stanie się tak napędzić, żeby podjechać pod te górki, no ale jeszcze próbuje. Pozbyto się tego największego problemu Honkera, czyli tego sztywnego mostu, który był z przodu, który wisiał właściwie tuż nad ziemią. I to był taki projekt, który powstał w zakładach FSR w Wielkopolsce. Trzy samochody zostały wyprodukowane z tym zawieszeniem. Uwielbiam go, więc mam prawo mówić o tym, że jest zły. Bo jest zły. Na tym niezależnym zawieszeniu, który jest niezależnym zawieszeniem prototypowym, on prowadzi się po prostu bardzo źle. Ale to jest to, o czym wam przed sekundą opowiadałem. Prototypy kocha się za błędy, za niedoskonałości, bo one jakby są bazą do rozwoju tego, czyli gdyby, podejrzewam, weszło to do produkcji, jakby pozbawiono by tych wszystkich błędów. Ale, znaczy, nie jest tak źle wbrew pozorom jak w Polonezie analogu. Musisz chyba sprawdzić kiedyś Poloneza analoga, wiesz, jak narzekasz na Honkera. Ale jest źle. Honker nie miał nic dobrego. Honker jest zbieraniną części, które były w polskim przemyśle motoryzacyjnym. Reflektory z żuka, klamki z malucha, silnik. W tym wypadku jest akurat z Mercedesa, więc to jest najcenniejsza część tego pojazdu. Ale oryginalnie tu był 1.5 AA, czyli 75 koni od
Poloneza, razem ze skrzynią biegów od Poloneza. Pompa, serwo, hamulcowe, wszystko jest od Poloneza. Samochód waży dużo więcej niż Polonez, a ma taką samą jednostkę napędową, do tego jest z napędem na 4 koła. No, nie no, tak jak cała reszta Honkera, to się nie mogło udać, to jest po prostu jeżdżąca prowizorka. Tutaj w tym aucie mamy koła 32-calowe. I spokojnie mosty wytrzymują, to są nowe mosty hipoidalne, chciałbym zaznaczyć. Nie są to mosty starego typu, więc mosty nowego typu wytrzymują koła 31-32. Widziałem też opony 33-calowe i też ten honker, te honkery gdzieś tam jeżdżą. Generalnie jeździłem honkerem we wszystkich warunkach terenowych. Jeździłem po piasku, jeździłem po pustynnym poligonie, jeździłem po błocie, jeździłem za czołgami, bo jeździłem w takiej jednostce, gdzie zabezpieczaliśmy przejazdy czołgów. Także ten honker dawał sobie radę doskonale i w błocie, i w piasku. No, jak każdy samochód, można go gdzieś tam utopić. Jeżeli wjedziesz w jakiś nieznany dla Ciebie teren, no to można go powiesić, ponieważ no, mimo to, że honker jest wysoki, ma wysoki prześwit, to jednak te gruchy mostów gdzieś tam zahaczą. To jest rocznik 91. To jest silnik 2,5 Iveco bez turbiny, 75 koni, stały napęd 4x4. Tutaj generalnie były mosty takie same jak w Żuku, czyli takie skręcane na pół. Ja tutaj już mam założone mosty od nowszego typu, takiego jak tam kolega ma. No, stały napęd na 4. Tutaj już w tych mostach, bo wcześniejsze mosty miały wszystkie 4 hamulce bębnowe. Tutaj już są z przodu tarcze, a z tyłu są bębny. Tu jest 75 koni. 2,5-litrowy silnik, bez turbiny. Szczerze mówiąc, na ten samochód silnik sobie dobrze radzi. Dużym problemem w Honkerze właśnie był brak silnika i jednostka polonezowska, pomimo że mieliśmy doskonały silnik jak na tamte czasy, Andorie 2.4 z Andrychowa, to nie udało się tego silnika zaszczepić do tarpana Honkera i aż do połowy lat 90. Honker wychodził z importowanym silnikiem Iveco, czyli tak zwanym Sofimem, z turbo bądź bez turbo, a jednostka Andorii pojawiała się w Żukach i w Lublinie. Tutaj jest akurat ten plus, że to jest silnik Iveco i dużo części pasuje do silnika Iveco. Z częściami do napędów to raczej też nie ma problemów, ale to są rzeczy, które się rzadko psują, a z blacharskich rzeczy to nie ma praktycznie w ogóle części, trzeba samemu dorabiać. Robić, ale to, że tak powiem, pasja, jak ktoś to lubi, to sobie z tym poradzi. Też dużo pomagają chłopaki właśnie z Honker Teamu, z różnych forów, gdzie się spotykamy, tam piszemy, szukamy części, wymieniamy się nimi nawzajem. To ja już jeździłem w różnym terenie z chłopakami i szczerze mówiąc to przeważnie było tak, że jak jeździliśmy z terenówkami nawet bardziej z takimi zmodyfikowanymi, to tam gdzie honker nie przejechał, to tam i na terenówki też nie przejechały, w większości. Popełniłem szkolny błąd, nie sprawdziłem terenu jak przed wjeżdżaniem. Jakbym sprawdził, to bym tutaj nie wjechał, ale nie sprawdziłem. Chciałem nagrać dobry materiał, no ale nie wyszło. Ja bardzo go lubię, ale pewnie jakby ktoś tam przejechał się ze mną, to powiedziałby, że komfortu tutaj nie ma żadnego. Chociaż siedzenia są bardzo wygodne, no ale właśnie ten głośny reduktor w miarę, chociaż mi to nie przeszkadza. Ale tak jest w porządku. Trzeba też wspomnieć na pewno o tym, że to auto nie ma wspomagania. Czyli jazda gdzieś w ciasnych uliczkach po mieście jest po prostu problematyczna w miarę, bo trzeba się troszeczkę nakręcić. Honker miał trafić do wojska, ale wojsko nie było zainteresowane zakupem Honkera, dlatego pierwsze Honkery trafiły do milicji, bo wojsko ich nie chciało. W 96 roku Honkery, które były przygotowane przez Antoninek dla wojska, też trafiły do policji. To nie był samochód, który wojsko chciało. Po prostu w pewnym momencie musiało. Jak skończył się Układ Warszawski, nie było ułazów.
twój Honker jest taki kompletniejszy w środku. No, w ciągu roku zrobiłem 5,5 tysiąca, także no tak jak w domu, za przeproszeniem. Na co dzień może nie, ale no, praktycznie każdy weekend gdzieś wyjeżdżamy. Małżonka, tak powiem, tak się zakochała praktycznie w Honkerze i gdziekolwiek jedziemy, to jedziemy Honkerem. To jest jeden z ostatnich, produkcyjnie patrząc, Honkerów, wyprodukowany w Lublinie przez Tymińskiego, przez DZT. Co jest fajne i takie no, rzadko spotykane w takich cywilnych Honkerach, to ten silnik, czyli ten ADCR ostatni, montowany w tym samochodzie. To jest silnik, który powstał jako wersja rozwojowa z naszej poczciwej Andori 4CT. Bardzo popularnie i dobrze znana z Lublinów na przykład, gdzie osiągała moc 102 koni mechanicznych. Ja miałem klientów, ponieważ zajmuję się sprzedażą środków smarnych, miałem klientów, którzy eksploatowali Lubliny i rekordzista, jak był ostatnio u mnie po zakupy, miał 1 270 000 km bez remontu głównego, bez napraw jakichś głównych i większych problemów. Także to jest bardzo dobry, trwały i mógł być rozwojowy silnik. Jest nowej generacji deska rozdzielcza. Myślę, że na pewno są inne siedzenia. Widać niestety elektryczne sterowanie napędami, co nam się nie podoba, bo wolelibyśmy mieć to w wersji bardziej niezawodnej, czyli na lince, krótko mówiąc. Mógłby być lepszy ten komfort. Myśmy te samochody trochę sobie wygłuszyli. Oczywiście, no, mając świadomość tego, że to jest samochód zawieszony na resorach i na sztywnych mostach, no to wiadomo, jak się tym jeździ po mieście. Przede wszystkim samochodem się jeździ ładnie właśnie na miękkim, tak? Czyli tam, gdzie ten samochód powinien jeździć, czyli w terenie. Ten Honker, który myślę, że jest nieznany, myślę, że już jest bardzo dobrym terenowym samochodem. Niewiele mu już brakowało. Myślę, że zabrakło być może w tej fabryce takiego trochę pomyślunku i takiego zaangażowania, bo tam naprawdę niewiele już brakowało z takiej, powiedziałbym, galanterii bardziej niż samych technicznych aspektów, bo to z tym silnikiem, z tym zawieszeniem, z tymi nowymi mostami to naprawdę jest dobry samochód. Naprawdę dobry. W rękach doświadczonego kierowcy to jest bardzo dobry samochód terenowy, muszę powiedzieć. Tarpan Honker, oprócz tego, że nie był dobrze zaprojektowany, też nie miał szczęścia do wytwórców. Jest to samochód, który był produkowany chyba przez 5 firm motoryzacyjnych. Do 96 roku był produkowany w Antoninku. Później przejęło to DEU. Potem firma Intral, potem skończyła się era firmy Intral. Potem firma DZT Tymińscy. I tak naprawdę ilość produkowanych aut miała wpływ na jakość tych pojazdów, bo jeżeli, powiedzmy, w najlepszych czasach wyjeżdżało ich 500 rocznie z fabryki, to były dobre czasy wtedy. W 1997 roku powstał Tarpan Honker, który już wychodził z fabryki w Lublinie i to był tak zwany 23-24, model, który dostał Andorię Turbo, dostał skrzynię biegów cywilizowaną, dostał mosty i też dostał hamulce tarczowe oraz wspomaganie. DU zrobił najwięcej dobrego, żeby ucywilizować ten samochód. Honker był malowany po zewnątrz, ale po wewnątrz, jak lakiernikowi ręka nie sięgnęła, to już nie, tam była surowa, goła blacha, to musi zardzewieć. No, tak jak widać zresztą, mój miał remont 3 lata temu i troszeczkę to nie wyszło i zaczął właśnie trochę podgniwać, że tak powiem. Ale to jest wszystko do zrobienia, tak jak mówiłem, blachę da się ogarnąć, najważniejsza jest mechanika. Jest nawet taki żart, wtedy kiedyś, że Honkery produkowane przez DEU to rdzewiały już na plakatach, ale tak można powiedzieć było, ponieważ DEU wtedy zaopatrywało się w jakąś słabej jakości blachę, z tego tłoczyło nie tylko Honkery, bo i też Polonezy i te samochody potrafiły nawet rdzewieć na dachach, co jest jakimś ewenementem.
Największym absurdem tego samochodu dla wojska stworzonego jest to, że on jest kompletnie niepraktyczny. Samochód jest długi, zabiera nawet do 10 żołnierzy na pokład, tylko jak ci żołnierze z plecakami i z długą bronią mają wyjść z tego samochodu? Wydaje mi się, że no to nie jest dobra droga motoryzacji, jeżeli chodzi o pojazdy militarne. Brak drzwi, na przykład w porównaniu do G-klasy albo do Defendera, no powoduje, że ten samochód jest trudny w użytkowaniu na polu walki. Do tego brak jakiegokolwiek opancerzenia, dopiero późne wersje Scorpion coś zmieniły, no sprawiają, że to jest samochód rolniczy, który pojechał na pole walki. Kiedy ten był produkowany, Honker kosztował w granicach cywilne, a były również sprzedawane cywilne wersje, kosztował w granicach chyba, o ile się nie mylę, 140 tysięcy złotych, 120-140 tysięcy złotych. To było mniej więcej tyle, ile kosztowała Toyota Hilux. Do Mitsubishi L200, więc jakby porównanie dla takiego konsumenta z zewnątrz, to jest w ogóle abstrakcja, prawda? Jakby wiadomo, jeżeli potrzebujemy narzędzie do pracy, to wybierzemy Toyota. Ale głównym hamulcem z tego, co mi tłumaczył ten człowiek, było wojsko, które nie pozwalało na przykład zmienić na nowe zawieszenie, nie pozwalało zmienić na nowy silnik, tylko miała być tylko i wyłącznie Andoria produkowana. Znacznie taniej im byłoby produkować samochody z silnikiem Iveco, bo te silniki były o połowę tańsze, a Andoria kosztowała, on wtedy wyliczał, że połowa wartości tego samochodu to idzie tak naprawdę do zakładów w Polsce, które produkują te diesle. W związku z tym, że wojsko miało magazyny z częściami do tych silników, co jest też oczywiście zrozumiałe strategicznie, chcieli, żeby to były tylko te silniki starego typu, a nie silniki nowego typu, bo by musieli zaopatrzyć całe magazyny. Więc tak, to bardziej skomplikowany proces. Pamiętam, że właściciel zakładów liczył na ostatnie jakieś takie duże zamówienie, w których stać go było na zmodernizowanie tego wozu i do tego chyba zamówienia nigdy nie doszło. Co jest? Dzisiaj ten piach stawia bardzo duży taki opór. Ciężko jakby się jedzie. Jasne, bo tory były złe, podwozie było złe, koła były złe i tory też były złe. Nie, po prostu on taki jest, no. Ja się nie mogę nabijać z mojego własnego samochodu, ale on po prostu taki jest. Zła opinia idzie taka za Honkerem, no bo jak to wyglądało? Pokrótce, Honker trafiał do wojska, trafiał do straży pożarnej, trafiał do państwowych instytucji, tam został wyeksploatowany na maksa i potem ktoś go kupił. No i jak go nie wyremontował, no to niestety ten samochód był awaryjny. Jeżeli, powiedzmy, mamy samochód, który ma 15 tysięcy i jest serwisowany od początku, czy 20, czy 30, czy więcej. Samochody są, można powiedzieć, ja mogę powiedzieć, że auta są bezawaryjne. No mają jakieś tam, można powiedzieć, bolączki, ale można to poprawić. I samochód jeździ i nawet dobrze sobie daje radę w terenie i na szosie też. W dużym zakresie jest to dziś samochód hobbystyczny i kolekcjonerski, tak jak zresztą i mój. Mój ma niewielki przebieg, w związku z tym te inwestycje są tam znikome albo żadne. Natomiast te samochody, które wymagają inwestycji, wymagają zaplecza części i warsztatowego i umiejętnego podejścia do tego samochodu, myślę, że to jest największy problem dzisiaj. Generalnie, jeśli pojawi się dobry Honker, to bardzo szybko znika, więc trudno kupić dobry egzemplarz. Tym bardziej, że w 2011 roku na rynek cywilny sprzedano 16 aut. My w grupie kupiliśmy już ich 4. Gdzie jest reszta? Nie wiemy. Jeżeli się tylko pojawią, to są zaraz właśnie, kto się kupuje. Także, żeby kupić dobry egzemplarz, trzeba podjąć bardzo szybko decyzję, żeby go kupić, jak się tylko pojawi. To jest auto, które wzbudza uśmiech i każdy myśli, że on jest dobry, a tak na dobrą sprawę to on jest beznadziejny. Ale myślę, że jedynym plusem jest sentyment.
To jest jako łódź podwodna się sprawdza. To jest taki twój pierwszy raz w terenie tym honkerem, tak żeby bardziej pojeździć terenowo? Tak, w życiu. Jakby ja wiesz, że ja nim zrobiłem w sumie, nie wiem, około 1500 kilometrów, ale nigdy w życiu poza krawężnikiem nie jechałem w żadnym terenie. Bo ja go też troszkę tak traktuję. Latem, kiedy jest fajnie odkryć dach i jako bulwarówka w tym kolorze świetnie wygląda. I ja uważam, że taki powinien zostać. Pewnie, że dzisiaj jest mnóstwo samochodów, które jest lepsze, dzielne terenowo. A który z nich jest polski?